Cześć i czołem, Brando Dworzanie. Dzisiaj rozwiejemy kilka wątpliwości odnośnie jazdy po rondzie. Tworzą się teorie, że skrzyżowania o ruchu okrężnym są B, bo spowalniają ruch, a po to ktoś to wymyślił, żeby to przyspieszyć. Wjeżdżając na takie rondo, nie włączamy żadnego kierunkowskazu w lewo, ze względu na to, że jedziemy cały czas na wprost. Jakby rozciąć rondo, rozciągnąć jak nitkę makaronu, no to okaże się, że faktycznie jedziemy na wprost, mimo że kierownicą kręcimy w lewo. Zmieniamy kierunek jazdy dopiero zjeżdżając z ronda, tak naprawdę. Pokażę, jak to zrobić, żeby to zrobić dobrze. Już nie mówię o tym, że część osób nie sygnalizuje zjazdu, ale tutaj pokażę, jak to poprawnie zrobić. Teraz będziemy zawracać na tym rondzie. Patrzcie uważnie, jak ja to robię. Wjeżdżam na rondo, nie włączam kierunkowskazu. Przy przedostatnim zjeździe w tym momencie włączam kierunkowskaz dokładnie i przy następnym zjeżdżam z ronda. Nie sugerujmy się tym, jak się jeździ na zachodzie, bo wcale to tak super nie wygląda. Patrzmy na swoje podwórko, zwracajmy uwagę na włączanie kierunkowskazów w ogóle i włączanie kierunkowskazów w odpowiednim momencie. I wtedy nie będzie problemu i płynność ruchu będzie zachowana i nikt nie będzie narzekał, że ronda są B. I to tyle.